Czy to przypadek, że akurat z okazji tego święta będzie chciał Pan zaproponować nową inicjatywę w naszym mieście skierowaną do właśnie wspomnianych już najmłodszych uczniów bo do przedszkolaków? Tak, od kilku miesięcy prowadzimy takie badanie, tutaj Wydział Oświaty, Wydział Skarbnik naszego miasta na temat skutków również finansowych, co by się stało, gdybyśmy w ogóle nie pobierali jakikolwiek opłat z tytułu uczęszczania dzieci do, do przedszkoli miejskich, publicznych tutaj prowadzonych przez miasto Suwałki. I oczywiście w tej chwili są już takie rozwiązania ustawowe, gdzie jest ta taka podstawa programowa, bez, za którą nie pobieramy żadnej odpłatności od rodziców, no ale po nas tą bezpłatną podstawę programową rodzice płacą. Nieduże prawdzie pieniądze do naszego miasta, ale pięcio, sześcio latki są już zwolnione z tych opłat całkowicie, a wobec tego pozostała nam naprawdę wąska grupa rodziców, które posyłają dzieci do przedszkola i regulują te należności, zapobić ich dzieci w tych naszych placówkach. Doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy wyszli z taką propozycją zwolnień całkowitych z odpłatności z przedszkola, to budżet naszego miasta dużo nie straci. Szacunki wskazują na to, że to byłaby kwota rzędu 260 tysięcy złotych w przyszłym roku i zamierzam wystąpić z taką propozycją do Rady Miejskiej, żeby Rada Miejska skorygowała swoją uchwałę odnośnie zasad odpłatności za e, 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 pobyt dziecka w przedszkolu tutaj miejskim, publicznym. E, I ta uchwała będzie zmierzała w tym kierunku. Projekt uchwały, ażeby zwolnić wszystkie dzieci z uczęszczania do przedszkoli miejskich w sytuacji, kiedy rodzice zamieszkują na terenie miasta i rozliczają się z podatku dochodowego też tutaj, deklarując jako miejsce zamieszkania suwałki. Z taką propozycją wyjdę i na pewno to będzie, tak mam, taką mam nadzieję, dobrze przyjęte przez radnych Rady Miejskiej i uważam, że dla mieszkańców naszego miasta powinniśmy w ramach prowadzonej polityki prorodzinnej wyjść z taką propozycją i ta propozycja przez radnych powinna być zaakceptowana. To są może nieduże pieniądze nawet i dla rodziców, no ale jakieś, jakieś one są i myślę, że, że warto pójść w tym kierunku, bo dzisiaj te odpłatności nie przynoszą nam duży dochód i bez sensu jest pobierać od nielicznych rodziców jakieś drobne środki finansowe. Uważam, że ten temat trzeba kompleksowo, globalnie rozwiązać i z taką propozycją do Rady Miejskiej wyjdę tak, żeby od przyszłego roku rodzice, który, którzy posyłają swoje pociechy do naszej przedszkoli nie płacili nawet złotówki za, za pobyt właśnie dzieci.